Ujawniamy tajny raport Polskiej Straży Granicznej. Tylko w tym roku nielegalnie wdarło się do Polski ponad 30 tysięcy migrantów ze wschodu. Płot na granicy z Białorusią jest kompletnie nieszczelny. Można go przeciąć zwykłym ręcznym brzeszczotem, bo pręty są puste w środku. Dziur w płocie jest już co najmniej 1000. Rzeka migrantów wdziera się do Polski i zalewa Europę. Dlatego wróciły kontrole na granicy z Niemcami i Słowacją. Postawimy szczelną zaporę na granicy z Białorusią. Stop mafii przemytników PiS.